Dlaczego ostatnim komunistycznym premierem Polski i ostatnim przywódcą partii komunistycznej został właśnie Mieczysław Rakowski? O tym w dzisiejszym programie Dudek o historii. Zapraszam. Otóż chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową. Ogłaszam zakończenie obrad 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie towarzyszek i towarzyszy. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Wszyscy zapamiętaliśmy, interesujący się oczywiście historią najnowszą Polski, tą słynną scenę i te słowa Mieczysława Rakowskiego. Ale mało kto wie, że Mieczysław Rakowski, grabarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był też przy jej narodzinach. Otóż jako działacz partyjnej młodzieżówki był też obecny na zjeździe założycielskim PZPR w grudniu 1948 roku. Nie oczywiście jako delegat na zjazd, ale jako właśnie taki młody działacz, który miał wspierać organizacyjnie zjazd. I tak się zaczęła kariera Mieczysława Rakowskiego, człowieka, który pochodził z chłopskiej rodziny z Polski Zachodniej, ale rodziny, którą w czasach komunistycznych określano jako kułacką, co więcej jego ojciec był działaczem sanacyjnym, był związany z obozem Zjednoczenia Narodowego, to wszystko Rakowskiemu by w karierze politycznej w czasach stalinowskich nie pomogło, ale udało mu się ten fakt zataić przed czujnymi towarzyszami, dzięki czemu jako wyróżniający się działacz został przyjęty do takiej wybitnej szkoły partyjnej Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KCPZPR i jako absolwent tej szkoły miał już otwartą drogę do kariery w aparacie partyjnym i pewnie by tą karierę zrobił, bo Rakowski był znakomitym mówcą, był elokwentny, inteligentny, ale na szczęście dla niego jego losy potyczyły się troszkę inaczej, mianowicie po polskim październiku 1956 roku Rakowski został wytypowany na człowieka, który miał realizować linię partii w mediach, a konkretnie w prasie. I tak się oto złożyło, że w 1958 roku Rakowski został najpierw zastępcą, a później dość szybko redaktorem naczelnym tygodnika Polityka. Tygodnika, który PZPR utworzyła w miejsce zlikwidowanego wcześniej w 1957 roku tygodnika po prostu, niezwykle popularnego tygodnika wśród młodzieży, studentów, inteligencji, którego zresztą likwidacja wywołała protesty uliczne, ale o tym w innym programie z cyklu Dudek o historii. Dla nas jest istotne, że przez kolejne dwie dekady kariera Rakowskiego była ściśle związana z faktem, że był redaktorem naczelnym tygodnika Polityka i uczynił z niego rzeczywiście najpopularniejsze pismo polityczne w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Polityka była redagowana znacznie żywiej i w sposób bardziej otwarty niż miażdżąca większość prasy PRL-owskiej, która po prostu głównie zamieszczała partyjne agitki, a w Polityce obok partyjnych agitek było też bardzo dużo dobrych reportaży, dużo korespondencji także z zagranicy, między innymi słynny już wtedy Ryszard Kapuściński był jednym z głównych autorów Polityki. Rakowskiemu udało się ściągnąć do Polityki rzeczywiście mnóstwo najlepszych piór dziennikarskich ówczesnej Polski, a zaraz razem udawało mu się dzięki układom w aparacie władzy dogadywać z cenzurą i przepuszczać wiele tekstów, które gdzie indziej nie miałyby się szans ukazać. Bo to razem Polityka była rodzajem wentylu bezpieczeństwa.
No ale oczywiście czasem Rakowski popadał w kłopoty, a to na przykład wtedy, kiedy Jerzy Andrzejewski opublikował na łamach Polityki tekst protestujący przeciwko obowiązywaniu kary śmierci, co rozwścieczyło Gomułkę, który jak wiadomo był wielkim fanem kary śmierci i doprowadził nawet do tego, że doszło do wykonania wyroku w słynnej aferze mięsnej. Główny oskarżony został nie tylko skazany na karę śmierci, ale i stracony, ale to też temat na inny odcinek z cyklu Dudego Historii, afera mięsna, lat 60. Krytyczny moment był w marcu 68 roku, kiedy Polityka odmówiła publikacji narzuconego przez KC PZPR tekstu, ale ostatecznie Rakowskiemu i wtedy dzięki wsparciu takich ludzi jak Artur Starewicz, którzy przez długie lata w Komitecie Centralnym rozpinali nad głową Rakowskiego parasol ochronny, także i ten kryzys marcowy udało się gniew Gomułki Rakowskiemu przetrzymać. No i później nastąpił grudzień 70, do władzy doszedł Edward Gierek, na którego Polityka i sam Rakowski stawiał już dużo wcześniej. Polityka lansowała taki menedżerski socjalizm, modernizacyjne hasła kraju były na łamach polityki w latach 60. coraz bardziej obecne i w latach 70. można powiedzieć, Polityka stała się piewcą drugiej Polski Edwarda Gierka. To tam ukazywały się artykuły chwalące te wszystkie działania modernizacyjne ekipy Gierka. No i tak upłynęły Rakowskiemu lata 70. Wydawał kolejne książki, występował w telewizji, odbierał kolejne nagrody, podróżował po świecie. Zresztą jego podróże po świecie zaczęły się jeszcze w latach 60. Jako znający dość dobrze i niemiecki, i angielski, nie miał problemu z poruszaniem się w świecie. Jeszcze w 62 roku, w czasie wyjazdu w Stanach Zjednoczonych, dostąpił niebywałego zaszczytu, a mianowicie udało mu się odbyć krótką rozmowę z samym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Johnem Fitzgeraldem Kennedym. I to pokazało, że Rakowski nie jest typowym aparatczykiem, ba nie jest nawet typowym redaktorem naczelnym PRL-owskiego medium, jest kimś więcej, kimś, kto ma znacznie większe ambicje. Rzecz w tym, że towarzysze partyjni patrzyli na Rakowskiego nieufnie i przez całe lata 60. i 70. udało mu się właściwie osiągnąć tylko status członka Komitetu Centralnego PZPR, ale wszelkie stanowiska wyżej w aparacie władzy były dla niego zablokowane. Tak naprawdę drzwi do aparatu władzy otworzył przed Rakowskim dopiero generał Wojciech Jaruzelski, kiedy w lutym 81 roku Jaruzelski tworzył swój rząd, zaproponował Rakowskiemu stanowisko wicepremiera i to co więcej wicepremiera odpowiedzialnego za kontakty ze związkami zawodowymi, czyli z działającą wówczas legalnie Solidarnością. I tak naprawdę od tego momentu Rakowski stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej polityce, dlatego że przez szereg kolejnych miesięcy prowadził negocjacje z Lechem Wałęsą, z innymi działaczami związkowymi. Zarazem oczywiście znalazł się w bezpośrednim zapleczu generała Jaruzelskiego i wraz z nim stopniowo ewoluował od wiary w to, że uda się Solidarność opanować od wewnątrz, podzielić, tak jak to przewidywała doktryna Kani, aż do decyzji o poparciu o stanie wojennym. Tu wszystkich odsyłam do odcinka o drodze do stanu wojennego w ramach cyklu Dudego Historii. Jest już taki odcinek, tam można to sobie dokładnie przybliżyć, te wszystkie wydarzenia. Dla nas istotne jest, że po wprowadzeniu stanu wojennego Rakowski, mimo pewnych wahań, okazuje się być zdecydowanym zwolennikiem jednak stanu wojennego, nie podaje się do dymisji, tak jak wielu innych, choć jego osobista sytuacja jest dość trudna, bo już wcześniej rozpada się jego małżeństwo z znaną skrzypaczką Wandą Wilkomirską, która zresztą bardzo pomogło Rakowskiemu w wejściu do takiej elity kulturalnej Warszawy. Co więcej, dwaj jego synowie zrodzeni z tego związku z Wilkomirską trafiają na Zachód, jeden jeszcze przed stanem wojennym, drugi w stanie wojennym i oto nagle Rakowski staje się obiektem coraz silniejszych ataków wewnątrz aparatu władzy, ponieważ część tych towarzyszy tak zwanych dogmatyków, betoniastych, tutaj taką czołową postacią jest awansowany przez Jaruzelskiego na członka biura politycznego brygadzista budowlany Albert Siwak, który to Siwak no właśnie czyni z Rakowskiego takiego przedstawiciela sił socjaldemokratycznych, liberalnych, rewizjonistycznych. To wszystko
to wszystko sprawia, że pozycja Rakowskiego jest niezbyt mocna, ale jeszcze w pierwszej połowie lat 80. Rakowskiemu udaje się jakoś utrzymać w rządzie. Zawdzięcza to przede wszystkim swojej medialności. W pierwszych miesiącach stanu wojennego udziela wielkiego wywiadu słynnej włoskiej dziennikarce Oriane Fallaci, który się odbija szerokim echem na całym świecie, ponieważ Rakowski tam bardzo zdecydowanie broni stanu wojennego. Ale tak naprawdę momentem, w którym Rakowski skupia na sobie z jednej strony uznanie generała Jaruzelskiego i części aparatu władzy, a z drugiej strony niechęć znacznej części Polaków popierających Solidarność, staje się jego wizyta w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 83 roku. W przeddzień trzeciej rocznicy podpisania porozumień gdańskich, które zrodziły Solidarność, która już w sierpniu 83 jest całkowicie nielegalna, Rakowski jedzie do Stoczni i spotyka się z grupą ludzi, stoczniowców, ale są tam też oczywiście na sali przedstawiciele aparatu władzy, funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, ponoć także komandosi pilnujący Rakowskiego, ale w trakcie tej bardzo burzliwej dyskusji, na której też jest obecny Wałęsa i grupa zwolenników Solidarności, którzy Rakowskiemu przeszkadzają w tym przemówieniu, padają słynne słowa Rakowskiego. Wysłuchajmy ich. Okres anarchii dobiegł końca. Położono kres sytuacji, która wiodła naród polski i państwo polskie do przepaści. Nie spełniły się sny i marzenia kontrrewolucjonistów. Tak trzeba to powiedzieć. Oskarżam ekstremę oraz tych, którzy ją popierali, o zniszczenie ruchu. Powtarzam jeszcze raz i proszę o spokój. Oskarżam ekstremę oraz tych, którzy ją popierali, o zniszczenie ruchu, który mógł odegrać pozytywną rolę w dziejach polskiego socjalizmu. Tak jest, nie śmiejcie się, jesteście niedojrzałymi. Nie wiecie, niewiele czytacie po prostu, tylko gazetki czytacie i ulotki. Czytajcie sobie do rana. Nie jeden z was tu w ogóle by nie pracował w tej stoczni, gdyby nie ten system. Nie jeden by nie ukończył żadnej szkoły, krówki by pasał. Ja też. O. Tak. Za największy sukces narodu polskiego uważam ustanowienie po 1945 roku przyjaznych stosunków z wielkim narodem rosyjskim, narodami Białorusi, Ukrainy i Związku Radzieckiego. I tylko skończony kretyn polityczny może kwestionować to. Tylko... To są szczyty, tu się nie waham powiedzieć tego. To są szczyty głupoty politycznej. Himalaje to są średnie góry przy tej głupocie. To, co powiedział Rakowski o pasieniu krów, jako tym, co było alternatywą dla Polski Ludowej, było w istocie rzeczy przejawem skrajnej arogancji ze strony Rakowskiego, ale też pewności siebie. To wystąpienie zyskało mu, bardzo pomogło mu w oczach generała Jaruzelskiego, który uważał to wystąpienie za sukces i kazał je powtarzać później w telewizji kilkakrotnie. W rzeczywistości tak naprawdę Rakowski tym wystąpieniem w oczach bardzo wielu Polaków sobie mocno zaszkodził, ale co najgorsze dla niego, nie pomogło mu to w oczach towarzyszy radzieckich. Bowiem, proszę Państwa, to wystąpienie, podobnie jak i cały szereg innych wystąpień Rakowskiego, no trzeba przyznać, odbiegało swoją formą od klasycznych wystąpień dygnitarzy PRL-owskich, którzy z zasady czytali z kartki i nie byli zdolni do w ogóle jakiegokolwiek dialogu z ludźmi. Rakowski był agresywny, Rakowski był spontaniczny, ale właśnie przez tę spontaniczność był inny od całej reszty i to budziło niechęć nie tylko aparatu, części aparatu władzy PRL, ale także budziło ogromną niechęć do Rakowskiego w Moskwie. I rzeczywiście Rakowski był tam stale atakowany przez prasę sowiecką jako przykład właśnie takich zgniłych sił rewizjonistycznych, liberalnych wewnątrz partii komunistycznej. Jaruzelski dość długo
opierał się sugestią płynącym z Moskwy, żeby się pozbyć Rakowskiego, ale ostatecznie w połowie lat 80., choć nie tylko pod wpływem Moskwy, ale także pod wpływem własnego przekonania, że Rakowski się już zużył, skierował go na drugorzędne stanowisko wicemarszałka Sejmu. I od roku 85 do 87 Rakowski znalazł się w takiej zamrażarce, ale nie próżnował. W 87 roku napisał taki wielki memoriał, w którym zażądał radykalnych reform. Ten memoriał trafił nie tylko do generała Jaruzelskiego, ale także i do wielu innych ludzi z aparatu władzy. Przedostał się też do opozycji, do środowisk dziennikarskich. Został nawet wydany w drugim obiegu, co było bez precedensu, bo oto człowiek z aparatu władzy nagle doczekał się publikacji pozacenzuralnej. Oczywiście sam Rakowski nie miał z tym nic wspólnego, od tego się odżegnywał, natomiast Rakowski domagał się reform. I kiedy wreszcie w 88 roku generał Jaruzelski, wahający się przez wiele lat, czy przystąpić do jakichś zmian, zdecydował się na to i postanowił odwołać rząd Zbigniewa Messnera, to właśnie Rakowskiego wybrał na kolejnego szefa rządu. Rakowski zapisał w swoich dziennikach, które prowadził przez długie lata i które są bardzo interesującym źródłem, aczkolwiek wymagającym krytycznego stosunku, o czym za moment. Rakowski zapisał, że Jaruzelski przywitał go słowami: Mietku, jesteś moją ostatnią deską ratunku, zostań szefem rządu. I Rakowski zgodził się zostać szefem rządu i tak naprawdę lata 88-89 to jest apogeum kariery politycznej Rakowskiego. Rakowski początkowo zostawał premierem w momencie, w którym rozpoczynały się już wstępne rozmowy między generałem Kiszczakiem a Lechem Wałęsą i późniejsze rozmowy w Magdalence, ale Rakowski początkowo zakładał, że okrągły stół nie będzie potrzebny. Rakowski wierzył, że dzięki kilku spektakularnym posunięciom, dzięki temu, że nada, można powiedzieć, nowy sznyt temu rządowi, odwróci to, co się rysowało w badaniach ciągle wówczas tajnych, nieujawnianych opinii publicznej, które pokazywały, że poparcie dla PZPR dramatycznie spada, a w kraju narasta coraz większe niezadowolenie. Co to były za posunięcia? Rakowski zaczął od tego, że zaczął regularne występy w telewizji, ale nie były to występy takie jak wcześniej, kiedy zazwyczaj tu czytano z kartki, prawda? Rakowski kazał uruchomić takie urządzenie jak prompter telewizyjny, a więc widzowie mieli wrażenie, że on nie czyta tych swoich przemówień z kartki, że mówi to wszystko z głowy. Oczywiście w rzeczywistości wyświetlano mu to na ekranie umieszczonym za kamerą. Wyjaśniam, ja takiego promptera nie mam, mówię tutaj wyłącznie samodzielnie, w związku z tym czasem moje zacięcia i przeskoki. Ale wracając do Rakowskiego. Rakowski wykonał kilka niewiele kosztujących posunięć, które rzeczywiście na moment poprawiły notowania obozu władzy. Jakie to były posunięcia? No na przykład liberalizacja polityki paszportowej. Po pierwsze nakazano radykalnie ograniczyć liczbę odmów przyznawania paszportów, ale co najważniejsze, jak już obywatel dostawał ten paszport, to po powrocie z zagranicy zniesiono obowiązujący przez całą epokę PRL-u obowiązek oddawania paszportu do odpowiedniej komendy milicji w 5 dni po powrocie z zagranicy. Bowiem system PRL-owski był tak zbudowany, że każdy wyjazd za granicę był rodzajem nagrody. Czyli samo posiadanie paszportu czy nawet wizy nie dawało jeszcze gwarancji, że nam kolejny raz władze pozwolą wyjechać. Rakowski to zmienił, odtąd granice dla tych, którzy posiadali paszport, no i oczywiście odpowiednią wizę, stanęły otworem. Dalej w warstwie symbolicznej rząd skierował do Sejmu wniosek o przywrócenie święta państwowego 11 listopada. Tak, proszę Państwa, to rząd Rakowskiego wykonał to posunięcie. Dalej Rakowski uznał, że trzeba zacząć ograniczać reglamentację różnych towarów, w związku z tym jego rząd podjął decyzję o zniesieniu kartek na benzynę i inne paliwa. Wreszcie Rakowski uznał, że pora na rozpoczęcie odchudzania nierentownych sektorów gospodarki i tutaj w pierwszej kolejności jego rząd podjął decyzję o zamknięciu kilku zakładów, które słynęły z trucia środowiska.
i zamknięto rzeczywiście decyzją rządu Rakowskiego kilka hut i innych zakładów przemysłowych, które nie miały większego znaczenia dla sytuacji gospodarczej, natomiast rzeczywiście powodowały gigantyczne skażenie środowiska. Ale w ramach tych decyzji podjął też decyzję, która wywołała burzę, mianowicie uzasadniając to rachunkiem ekonomicznym, rząd Rakowskiego ogłosił, że postawi w stan likwidacji Stocznię Gdańską. A więc miejsce, gdzie zrodziła się Solidarność, miejsce, które dla wielu Polaków kojarzyło się właśnie ze strajkami z sierpnia 80 roku. I tą decyzję rządu Rakowskiego odebrano jako przejaw arogancji z jego strony, jako chęć upokorzenia i rzeczywiście ta decyzja doprowadziła do sparaliżowania na wiele tygodni rozmów przygotowujących obrady Okrągłego Stołu. Rakowski bronił później długo tej decyzji, no właśnie rachunkiem ekonomicznym. W rzeczywistości tak naprawdę była to próba pokazania zdecydowania tego rządu. Rakowski liczył, że jak się okaże tak zdecydowany, że proszę bardzo uderza w zakład pracy, który był matecznikiem jego głównego przeciwnika politycznego, no to zyska uznanie Polaków. Ale rzeczywistość była inna. Rzeczywistość była taka, że notowania rządu, które rzeczywiście na moment za sprawą tych działań, o których powiedziałem, poszły w górę, zaczęły spadać i wtedy Rakowski zdecydował się na zmianę frontu. Zaczął znowu popierać okrady Okrągłego Stołu. Wcześniej pytany o Okrągły Stół mówił, że Polaków mniej od jakiegoś Okrągłego Stołu interesuje stół suto zastawiony. No ale w grudniu zrozumiał, że nie będzie tego stołu w stanie szybko i dobrze Polakom zastawić, więc lepiej urządzić im operację Okrągłego Stołu, o której opowiadam z jednym z innych programów z cyklu Dudek o historii. Tutaj zatem przejdę od razu do finału istnienia rządu Rakowskiego. Po obradach Okrągłego Stołu, po wyborach czerwcowych stało się jasne, że Rakowski już dłużej premierem być nie może. On wprawdzie liczył do końca, że może w konsekwencji jakichś uzgodnień z Solidarnością będzie szansa na przedłużenie jego misji, ale to się nie udało. Rakowski liczył jeszcze przed wyborami czerwcowymi na to, że jego rząd zdoła uzyskać wsparcie zagraniczne. Stąd wzięły się wizyty Rakowskiego najpierw w Republice Federalnej Niemiec, gdzie miał szerokie kontakty polityczne. Zobaczmy fragment takiej wizyty, materiał filmowy dotyczący tej wizyty Rakowskiego w RFN i co wtedy mówił. No, ja sam mówiłem o tym w ostatnich kilku miesiącach, że spodziewam się przełomu w stosunkach pomiędzy Polską i Republiką Federalną Niemiec. Te rozmowy, które odbyłem, świadczą, że moi rozmówcy, zaczynając od kanclerza Helmuta Kohla, podzielają pogląd, że w tym roku właśnie, w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która zaczęła się od Polski, należy uregulować wszystkie sporne sprawy istniejące między nami i otworzyć kolejną, wyższą fazę w rozwoju stosunków między naszymi państwami, rządami i narodami. I sądzę, że ten pogląd można podzielić, z tym, że jest rzeczą oczywistą, iż muszą nastąpić jeszcze tutaj różnego rodzaju fakty, które potwierdzą tę opinię o przełomie. Opierając się właśnie o to wielkie zainteresowanie, którym wyznaję szczerze, byłem nawet trochę zdumiony, to sądzę, że nie jest to przesada. Ta wizyta w Republice Federalnej Niemiec nie pomogła rządowi Rakowskiemu, dlatego że Niemcy Zachodnie nie były skłonne udzielić jakiejś szerszej pomocy gospodarczej Polsce. Dlaczego? Poczekały na rozpoczęcie bardziej radykalnych zmian gospodarczych. Podobnie nie wyszła Rakowskiemu wizyta w egzotycznym Iraku rządzonym przez Saddama Husajna, spotkanie z Saddamem Husajnem, gdzie Rakowski tak naprawdę próbował odzyskać część środków finansowych, które w przeszłości Polska w Iraku ulokowała, odzyskać część należności, które Irak był winny Polsce za liczne inwestycje, które polscy budowlańcy w Iraku stworzyli. No, okazała się nieudana. Wprawdzie Irak obiecał spłacać ten dług dostawami ropy naftowej, ale później okazało się, że dość szybko doszło do wojny w Zatoce i w efekcie z tych obietnic Husajna niewiele wyszło. Rząd Rakowskiego jest kojarzony przede wszystkim z
rozpoczęciem radykalnych reform gospodarczych. I rzeczywiście było tak, że Rakowski odziedziczył po Messnerze szereg przygotowywanych już przez wiele lat aktów prawnych, które jednak Messner nie chciał bądź nie miał odwagi wprowadzić w życie. Rakowski nie miał tutaj żadnych wahań. Taką sztandarową postacią w jego rządzie, który rzeczywiście był rządem dość nietypowym jak na rządy PRL-owskie, znalazło się kilka postaci dość oryginalnych. I tutaj niewątpliwie najbardziej znaną z nich stał się minister przemysłu Mieczysław Wilczek, człowiek, który miał wprawdzie legitymację PZPR w kieszeni, ale równocześnie był milionerem i wcześniej przedsiębiorcą prywatnym, co było dość w tamtym czasie, łączenie członkostwa PZPR z byciem przedsiębiorcą prywatnym było dość nietypowe, ale Wilczek był w istocie rzeczy zwiastunem nowej epoki i jego poglądy gospodarcze były radykalnie liberalne, radykalnie wolnorynkowe. W rezultacie Wilczek nie miał żadnych skrupułów, żeby stać się tym ministrem, który pilotował dwie ustawy, które weszły w życie w grudniu 1989 roku. To była ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i druga bliźniacza o swobodzie działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. Te dwie ustawy w istocie rzeczy zapoczątkowały rewolucję gospodarczą Polski w duchu wolnorynkowym. Kiedy się dzisiaj na nie patrzy, one rzeczywiście dawały, można powiedzieć, powodowały taki kopernikański przewrót w polskiej gospodarce. Mianowicie to, co dotąd było ściśle limitowane, reglamentowane, a więc wszelkiego rodzaju pozwolenia na prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, teraz zostało ograniczone do kilku dziedzin. Zaledwie kilka dziedzin w rodzaju produkcji broni czy wydobycia kopalin było dalej limitowanych przez państwo i tu trzeba było mieć koncesję, natomiast cała reszta działalności gospodarczej, czy to o charakterze usługowym, czy wytwórczym, wymagała tylko zarejestrowania w urzędzie, że się taką działalność prowadzi. Efektem tego było to, że od początku roku 1989 w Polsce nastąpiła prawdziwa eksplozja prywatnej przedsiębiorczości, zaczęły powstawać tysiące, a później dziesiątki tysięcy prywatnych przedsiębiorstw. To był początek rzeczywiście drogi Polski do gospodarki rynkowej. Oczywiście większość tych biznesów była bardzo drobna. Polacy nie mieli kapitału, inwestorzy zagraniczni nie pchali się do kraju mającego fatalną opinię jako kraj zbankrutowany. Ale ta transformacja miała też swoją ciemniejszą stronę. I to dobrze pokazała inna z ustaw przeforsowanych w Sejmie przez rząd Rakowskiego w marcu 1989 roku. Weszły nowe przepisy regulujące obrót walutami. Dotąd tak naprawdę obowiązywały państwowe kursy walut zagranicznych, które były oczywiście brane z sufitu i nikt normalny nie szedł do banku mając dolary, marki czy franki, aby je wymienić po państwowym kursie, bo w rzeczywistości kurs czarnorynkowy był zdecydowanie wyższy. A w ogóle epoka lat 80. to epoka dolaryzacji całej gospodarki, brak zaufania do dotkniętej coraz silniejszą inflacją złotówki powodował, że ludzie na coraz większą skalę wszystkich transakcji, zwłaszcza poważniejszych, typu kupno samochodu, a już zwłaszcza kupno mieszkań, dokonywali w dolarach. No i właśnie, proszę Państwa, obrót tymi dolarami został w marcu 89 roku całkowicie zalegalizowany i to było posunięcie pozytywne, sensowne, ale mające tą swoją ciemną stronę, w dniu, w którym nowe przepisy weszły w życie, słynny później z afer gospodarczych Aleksander Gawronik otworzył sieć kantorów. To był przykład klasycznego zjawiska, które się w rządzie Rakowskiego zaczęło, które się później zaowocowało między innymi aferą alkoholową, a mianowicie tworzenia przepisów albo pod konkretnych ludzi, jak w przypadku afery alkoholowej, albo takich, o których wiedza o tych nowych przepisach, posiadanie jej wcześniej powodowało to, że określeni ludzie mogli na niej, jak ów wspomniany Gawronik, który się o tym dowiedział od wicepremiera w rządzie Rakowskiego Ireneusza Sekuły, mogli taką działalność uruchomić wcześniej i na tym odpowiednio zarobić, wzbogacając się w sposób absolutnie nieuzasadniony. No i wreszcie, proszę Państwa, w koronie tej ciemnej strony transformacji była ustawa
którą na wniosek rządu Rakowskiego Sejm przyjął w lutym 1989 roku, mimo protestów z opozycji formułowanych także w czasie obrad Okrągłego Stołu. Była to ustawa o tajemniczo brzmiącej nazwie o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej. Otóż owa ustawa umożliwiała rzecz, która tak naprawdę stała się kamieniem węgielnym pod proces, który później nazwano uwłaszczeniem nomenklatury. Mianowicie ta ustawa pozwalała mieszać, tworzyć spółki z kapitałem mieszanym, a więc państwowym i prywatnym. W praktyce wyglądało to tak, że mieliśmy oto państwowe przedsiębiorstwo, którego dyrektor zakładał spółkę razem z osobami prywatnymi, której celem tej spółki miała być formalnie promocja, sprzedaż, marketing, reklama produktów tej fabryki państwowej. W rzeczywistości na wygłodzonym rynku nie było problemów ze zbytem. Sprzedawano właściwie każdy towar. Problem był z jego wyprodukowaniem. Więc tak naprawdę owa spółka, która miała się zajmować marketingiem, reklamą, promocją, w istocie rzeczy była pasożytem, który dobijał sobie do każdego egzemplarza produktu wytwarzanego przez tą firmę pewną marżę i sprzedawał to natychmiast bez jakiegokolwiek wkładu własnego. To powodowało oczywiście wypompowywanie z państwowej gospodarki bardzo poważnych środków. Rząd Mazowieckiego, który później zlecił Najwyższej Izbie Kontroli zbadanie tego zjawiska, ustalił, że takich spółek zwanych spółkami nomenklaturowymi powstało w całej Polsce około 1600. Ale w rzeczywistości było ich jeszcze więcej, dlatego że w tych prawie 1600 spółek nomenklaturowych umieszczono tylko te, których właścicielami byli ludzie bezpośrednio z aparatu władzy. W większości to byli wspomniani dyrektorzy państwowych przedsiębiorstw, czasem byli to ludzie z służb specjalnych, czasem byli to ludzie z aparatu PZPR, ale nie uwzględniano w tej statystyce tych firm, których współwłaścicielami nie byli owi ludzie z aparatu władzy, tylko członkowie ich rodzin. Jeśli zatem taki dyrektor był na tyle inteligentny, że właścicielem owej spółki pasożytniczej uczynił czy to swoją żonę, czy swojego brata, czy innego członka rodziny, to tego już ten wykaz NIK-owski nie obowiązywał. Zatem możemy założyć, że takich spółek było co najmniej jeszcze drugie tyle, dlatego że na podstawie tego ustawy z lutego 1989 roku powstało kilka tysięcy spółek o kapitale mieszanym i można przyjąć, że niemal wszystkie z nich miały właśnie taki nomenklaturowy charakter. Tak się oto odbyła pierwotna akumulacja kapitałów wychodzącej z komunizmu w Polsce. Czy temu można było zapobiec? No, w tamtym momencie nie, dlatego że opozycja była zbyt słaba, jej protesty były zignorowane. Później oczywiście rząd Mazowieckiego dość szybko tą ustawę anulował i ta możliwość przestała istnieć, no, ale przez rok 89 te przepisy obowiązywały i one doprowadziły do rzeczywiście tego zjawiska, które nazywamy uwłaszczeniem nomenklatury, o którym może jeszcze opowiem szerzej w innym z odcinków programu Dudego Historii. Natomiast tu pora przejść do finału kariery Rakowskiego po wyborach czerwcowych, kiedy generał Jaruzelski został wybrany na prezydenta, o czym też opowiem w jednym z innych okoliczności, w jakich to nastąpiło w jednym z kolejnych programów z cyklu Dudego Historii. Tutaj powiem tylko, że Rakowski otrzymał od Jaruzelskiego propozycję zajęcia zajmowanego dotąd przez generała stanowiska pierwszego sekretarza KCPZPR i o dziwo przyjął to stanowisko. Mówię o dziwo, dlatego że przyjęcie po przegranych wyborach czerwcowych funkcji pierwszego sekretarza KCPZPR no, było misją stracenczą. Ale Rakowski wierzył w swoją wielkość polityczną. Był to człowiek, co tu kryć, o wielkim ego politycznym. Był przekonany, że kto jak kto, ale on zdoła przeprowadzić PZPR od partii komunistycznej do partii socjaldemokratycznej, bo w istocie, że taki był jego plan. No i w drugiej połowie roku 89 Rakowski próbował ratować PZPR. Najpierw próbował ratować jej miejsce w rządzie Mazowieckiego i tutaj zawiódł go bardzo jego idol Michaił Gorbaczow, dlatego że Rakowski bardzo wielkie nadzieje wiązał z pierestrojką Gorbaczowa. Zresztą jego powrót polityczny, o którym tutaj wcześniej mówiłem, był w jakimś stopniu związany ze zmianami w Związku Sowieckim, gdzie przestano nagle krytykować takich ludzi jak Rakowski, a przeciwnie pokazywano ich jako wzór takiego ideowego komunisty, nowatora, innowatora, który szuka nowych rozwiązań. Otóż kiedy ważyły się losy składu rządu mazowieckiego, Rakowski
za wszelką cenę chciał zostać przyjęty przez Gorbaczowa. Przez kilka dni bardzo mocno zabiegał o wizytę w Moskwie. Dlaczego? No po to, żeby pokazać Mazowieckiemu i obozowi Solidarności, że PZPR ciągle ma silne wsparcie Moskwy. Jednak Gorbaczow nie znalazł czasu dla Rakowskiego, a kiedy w końcu po wielu dniach zabiegów doszło do rozmowy telefonicznej między obu politykami, to Rakowski usłyszał w istocie rzeczy wyrok śmierci na partię, na której czele właśnie stanął, ponieważ Rakowski usłyszał od Gorbaczowa, że z obecną partią nic nie zrobicie, musicie założyć nową. I tak naprawdę w tym momencie Rakowski zrozumiał, że PZPR-u się już uratować nie da. Liczył jeszcze przez szereg miesięcy kolejnych, że zdoła stanąć na czele nowej post-PZPR-owskiej partii. No ale tak się nie stało. Nie znaczy to oczywiście, że Moskwa zupełnie Rakowskiego zostawiła na lodzie. Kiedy w styczniu 90 roku PZPR zajrzało bankructwo w oczy, ponieważ partia z jednej strony miała jeszcze oczywiście sporo różnych środków finansowych, ale z drugiej strony no, był ogromny aparat partyjny, który stale wymagał pieniędzy i który przestał już dostawać od połowy roku 89 jakiekolwiek wsparcie z budżetu. Wtedy Rakowski poprosił towarzyszy sowieckich o pożyczkę i nastąpiła słynna moskiewska pożyczka. Kurierzy KGB przywieźli 1 200 000 dolarów. Dla Rakowskiego, oczywiście nie do jego prywatnej kieszeni, tylko na ratowanie tej nowej formacji post-PZPR-owskiej. Ta sprawa później oczywiście nagłośniona doprowadziła do skandalu. Rakowski był nawet obiektem postępowania prokuratorskiego, ale ostatecznie, co znamienne, nigdy nie postawiono mu zarzutów, chociaż w świetle wówczas obowiązujących przepisów była to pożyczka całkowicie nielegalna. Część tej pożyczki została zresztą później przy udziale Leszka Millera zwrócona. Cała ta sprawa bardzo mocno zaciążyła na hipotece obozu postkomunistycznego. No a samego Rakowskiego uczyniła po styczniu roku 90 już politycznym emerytem. Wprawdzie Rakowski próbował jeszcze funkcjonować w życiu publicznym jako redaktor naczelny pisma Dziś, wspieranego finansowo przez Jerzego Urbana, skądinąd któremu Rakowski przed laty bardzo pomagał, kiedy Urban miał zakazy druku w latach 60. Rakowski drukował jego teksty pod pseudonimem. Później współpracowali ściśle w latach 80. Rakowski jako wicepremier, Urban jako rzecznik rządu generała Jaruzelskiego. Ale to już była, można powiedzieć, łabędzi śpiew Rakowskiego. Rakowski skoncentrował się w ostatniej fazie życia na przygotowaniu i wydaniu swoich dzienników i rzeczywiście na przełomie lat 90. i 2000. w 10 tomach ukazały się dzienniki Mieczysława Rakowskiego, ale w kilka lat po jego śmierci okazało się, że także te dzienniki nie były do końca uczciwe, mianowicie należy je bardziej traktować jako pamiętniki Rakowskiego. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście Rakowski przez wiele lat prowadził zapiski, ale autentyczna wersja tych zapisków została przez niego sprzedana do Instytutu Hoovera w Stanford i tam też dotarli do niej polscy historycy, najpierw profesor Andrzej Paczkowski, później autor znakomitej biografii Mieczysława Rakowskiego, dr Michał Przeperski, porównali oryginalne zapiski Rakowskiego z tym, co opublikował w formie swoich dzienników, no i okazało się, że Rakowski, mówiąc kolokwialnie, podrasował swoje dzienniki, a to dopisując liczne wątki po latach oczywiście, kiedy wiedział już, jak się potoczyły później wydarzenia, mógł pokazywać się jako wizjoner, człowiek przewidujący przyszłość, albo też pousuwał różne fragmenty niekorzystne dla różnych osób, na których opinii mu w momencie edycji dzienników zależało. I to oczywiście takim jednym z ludzi, których potraktował szczególnie ulgowo, był generał Wojciech Jaruzelski, któremu zawdzięczał całą swoją karierę polityczną. Podsumowując, Rakowski jest symbolem upadku PRL-u, jest symbolem upadku pewnych wartości, które towarzyszyły komunizmom i jest symbolem konwersji, można powiedzieć, ruchu komunistycznego, ruch socjaldemokratyczny, ale była to socjaldemokracja w dużym stopniu pozorna, w istocie rzeczy SLD, o którym opowiem, i SDRP, o którym opowiem na pewno jeszcze w kolejnych programach z cyklu Dudego Historii, był formacją w dużym stopniu nie mającą nic wspólnego z realną lewicą. Ale jak powiadam, o tym w innych już programach z cyklu Dudego Historii. Dziś bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych programów z tego cyklu, no i oczywiście do wspierania tego kanału na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa.